za tym murem znajduje się cmentarz Montparnasse. Pozornie ma niewiele wspólnego ze sportem, ale jak się okazuje, jest kilka wątków, o których warto powiedzieć. Filmowanie, robienie zdjęć na paryskich cmentarzach jest obwarowane ścisłym rygorem. Można tam przebywać z nośnikami elektronicznymi przez kilka chwil. Nie można w szczegółach pokazywać nagrobków zmarłych. To wszystko odbywa się pod ścisłą kontrolą szefów cmentarza, tych, którzy nim zarządzają. Violetta Fabrycka, przewodniczka po Paryżu, opowie nam teraz o cmentarzu Montparnasse. Oczywiście Polacy przybywający do Paryża najczęściej odwiedzają Père Lachaise. Jest tam sporo polskich wątków, sporo znamienitych postaci tam jest pochowanych. Père Lachaise ma około 44 hektarów, cmentarz Montparnasse tylko 14 hektarów. Niemniej i Paryżanie, i turyści uwielbiają tu przychodzić, bo jest to po prostu oaza spokoju. Mamy tutaj pochowanych sporo sportowców, którzy brali udział w igrzyskach 100 lat temu, w 1924 roku. Ich nazwiska może niewiele nam tutaj mówią, ale ze znanych nazwisk z kolei powinniśmy wymienić chociażby Jacques'a Chiraca. Jacques Chirac też ma związek z igrzyskami. Po pierwsze był prekursorem, właściwie pomysłodawcą tego, by oczyścić Sekwanę tak, by impreza sportowa miała swój początek. To uroczyste otwarcie właśnie na największej rzece. To się wydarzyło, więc dopiął swego były prezydent Francji. No, pośmiertnie można powiedzieć i to już nie swoimi staraniami, tylko staraniami obecnej mer Paryża, pani Anne Hidalgo. Jeszcze jedna rzecz dotycząca Jacques'a Chiraca to te jabłka, symbol jego prezydentury, bądź też życia prywatnego. Tam na grobie widzimy takie ceramiczne jabłko, bądź też odlane z innego kruszcu. Natomiast wiemy też, że ci, którzy odwiedzają grób Jacques'a Chiraca, przynoszą po prostu owoce na jego nagrobek. Zgadza się, jest wiele tutaj grobów, na których pojawiają się takie rzeczy nietypowe, ale związane z osobą, przed nagrobkiem, której jesteśmy w danym momencie. Jacques Chirac po prostu był miłośnikiem jabłek, stąd właśnie ten pomysł, Paryżanie przynoszą jabłka. Ale mamy tutaj też groby, na przykład Serge'a Gainsbourga, bardzo znanego barda, kompozytora, na grobie którego znajdują się skasowane bilety. Jest to nawiązanie do jednej z jego piosenek, Poinçonneur de Lila, czyli osoba, która kontroluje bilety, przecinając je specjalną maszynką. A jeżeli nie są to bilety, to są te często nawet niedopałki papierosów, gdyż Serge Gainsbourg był znany z tego, że praktycznie nie rozstawał się z papierosem. Na cmentarzu Montparnasse spoczęło wielu znakomitych francuskich sportowców, m.in. Monique Berliot-Libiot. Zmarła w 2015 roku francuska mistrzyni pływacka, która podczas II wojny światowej pracowała dla francuskiego podziemia, często przepływając przez Sekwanę z wiadomościami szczegółowo opisującymi niemieckie działania wywiadowcze. Berliot kształciła się na Sorbonie, a następnie rozpoczęła karierę dziennikarską. W latach 60. podjęła pracę w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, poświęcając się dla ruchu olimpijskiego aż do 1985 roku. Jest też grób Aleksandra Alechina, urodzonego w Moskwie, jednego z najwybitniejszych szachistów w historii. Wziął udział w 87 turniejach szachowych, zajmując lub dzieląc pierwsze miejsce w 67 z nich. Ponieważ podczas wojny brał udział w turniejach w Niemczech, po jej zakończeniu został obłożony infamią przez środowiska szachowe w niektórych krajach. Zmarł w 1946 roku w portugalskim Estoril. Jego prochy złożono na cmentarzu Montparnasse. Znajdujemy tu także grób Claude'a Nettera, francuskiego florecistę, dwukrotnego medalista olimpijskiego z Helsinek oraz Melbourne, wielokrotnego medalistę Mistrzostw Świata. Na cmentarzu, którego historię dziś Państwu przytaczamy, są również wybitni Polacy. Oficer powstania listopadowego Ignacy Czernik, działacz polityczny, pisarz i poeta Leonard Rettel, a także inni powstańcy listopadowi i styczniowi, m.in. Franciszek Stawiarski czy Apolinary Pluciński. Znajdziemy tu także mogiłę wybitnej rzeźbiarki i graficzki Aliny Szapocznikow. Jeśli przybywają Państwo do Paryża, jeśli będą Państwo odwiedzać obiekty sportowe, to też warto przejść się uliczkami, choćby tutaj tej dzielnicy Montparnasse, odwiedzić tę nekropolię. Tak ku refleksji też spojrzeć na groby tych, dzięki którym te igrzyska w ogóle się tutaj odbywają, bądź też stanowili o sile francuskiego sportu przed laty, przed 100 laty, kiedy odbyły się te ostatnie w 1924 roku. Polacy oczywiście z pewnością wybiorą się na Père Lachaise, bo tam mamy wiele polskich historycznych wątków z grobem Fryderyka Chopina na czele.